bardzo ważne. Tak ważne, że nawet się zdecydowałem między jedną a drugą chmurką nagrywać. Kochani, panowie, słuchajcie, kandydaci na mężczyzn, słuchajcie, pamiętajcie, że należy, facet powinien kochać, facet jak kocha, to powinien kochać kobietę. Całą kobietę, a nie tylko niektóre jej fragmenty. Czyli facet powinien kochać kobietę, a nie zwracać uwagę na inne te fragmenty. Czyli na przykład jak się kocha kobietę, to również się akceptuje jej hormony. Nie trzeba tych hormonów kochać, ale należy je akceptować. Bo jak kupujesz samochód, to kupujesz cały samochód, a nie tylko pokrowce na fotele. No i dlatego, kochani, ja wiem, bo to zaraz słońce będzie się trzeba dalej opalać i dlatego informuję. Najważniejsza myśl na dzień dzisiejszy. Kobietę kocha się w całości, a nie szczegółami. To znaczy to, że nienawidzisz jej hormonów, to nie znaczy, że kobiety nie kochasz. Po prostu akceptujesz. To tak jakby na przykład tobie na samochodzie usiadła mucha. To nie znaczy, że nienawidzisz samochodu. Nie. Samochód nadal kochasz. No, tylko muchę odganiasz. Pamiętaj, hormony to nie jest kobieta. Kobieta bez hormonów też może istnieć. Podobno, ale to kochany, ważne jest, że koktajl to nie jest tylko koktajl, to nie jest tylko jeden składnik i dlatego należy kochać całość niezależnie od tego, jak duża i ile waży.